Witam bardzo serdecznie, to wielka moja przyjemność. Po paru dniach przerwy znowu jesteśmy razem. Przyglądam się, bo dlatego, że nauczyłem się już, kogo mam przed sobą i zawsze bym już z niepokojem patrzył, co się stało, jeśli kogoś nie ma. Drodzy Państwo, cieszę się bardzo, wkraczamy w drugi etap, kolejne 6 spotkań. Tak mi szkoda, dlatego że tego trochę mało. Chętnie bym jeszcze dłużej prowadził, no ale tak tym razem zostało to zaplanowane. Zresztą nie tak łatwo byłoby mi zdobyć tyle czasu wolnego, aby spędzić go tutaj. Ale kto wie, co będzie w przyszłości. Drodzy Państwo, cieszę się bardzo i cieszę się z tym, że sądzę, że już dość wiele powiedzieliśmy o sprawach, które są dla nas niezwykle istotne, o sprawach oczekiwania. Faktycznie całe nasze życie nie jest niczym innym jak oczekiwaniem. Oczekiwaniem, no właśnie, na co? Pamiętacie Państwo, że czegokolwiek byśmy nie chcieli oczekiwać jako chrześcijanie, musimy być świadomi tego, że to oczekiwanie zawsze musi być na bazie miłości, na bazie radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości. No, mówiliśmy już o tylu sprawach, że w tej chwili na pewno doskonale pamiętacie, że skoro teraz dalsza część, to będziemy mówili o tych elementach owocu Ducha Świętego. Nas na to nie stać, ale Duch Boży może prowadzić i to jest to. Drodzy Państwo, tę drugą część chciałbym bardzo, abyście zwrócili Państwo uwagę. Znalazłem taki piękny tekst pewnej pieśni. Popatrzcie, na ekranie macie już słowa, więc możecie z łatwością śledzić. Naucz nas dziś, Panie, woli Twej. Chcemy być z Tobą we wszystkim i na każdy dzień. Napełnij nas dziś Duchem swym. Miłość, radość wlej nam do serc. Faktycznie, te słowa to taka piękna modlitwa do Pana Boga. I tak sobie pomyślałem, że jeśli zawsze kończymy spotkania modlitwą, dlaczegoż by nie zacząć modlitwą także, prawda? Ale żeby łatwiej wam wszystkim było, to chcę was nauczyć tej pieśni. Bo to faktycznie króciuteńka pieśń. Jak Państwo już wiedzą, że coś tam mam wspólnego z tymi 70 paroma klawiszami, które tutaj są. W związku z tym to nie taki problem dla mnie, żeby usiąść. A to jest melodia. Posłuchajcie. Ci z Państwa, którzy już wiedzą, jaka to jest melodia, może słyszeliście, to możecie włączyć się do śpiewu i spróbujemy razem. Naucz nas dziś, Panie, woli Twej. Chcemy być z Tobą we wszystkim i na każdy dzień. Śpiewajmy jeszcze raz. Naucz nas dziś, Panie, woli Twe. Być z Tobą we wszystkim i na każdy dzień. Napełnij nas dziś Mam nadzieję, że podoba wam się ta melodia i ta pieśń, bo przecież
Jest to faktycznie gorąca modlitwa do Pana, by On uczył nas stale tego, co najważniejsze. Tak, moi drodzy, dzisiaj mamy czekać z dobrocią. Nie wiem, może zacznijmy od tego tekstu, który za każdym razem czytamy na początku. Pamiętajcie, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć. To dzisiejsze spotkanie. Zostało nam jeszcze wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Niesamowite słowa napisał apostoł Paweł. Ale mamy problem. Powiem Państwu całkiem szczerze, że kiedy zacząłem się zastanawiać, co powinienem mówić o dobroci, to miałem z tym problem. Dobroć jest tak ewidentną rzeczą, tak wiadomą, że faktycznie, wiecie, to jest jedna z tych ważnych rzeczy. Jeżeli postawicie pytanie komuś, co to jest dobroć, to powiecie, dobroć, co to jest? Tylko zacząłem zastanawiać się nad jedną rzeczą. Jak to jest, że coś, co jest tak oczywiste, tak wydawałoby się tak zrozumiałe, to dlaczego tej dobroci brakuje nam? A brakuje. Brakuje nam w społeczeństwie, brakuje nam w polityce, brakuje nam we wszystkich dziedzinach życia, gdziekolwiek byśmy się nie ruszyli. Jeśli by brakowało owocu, części owocu jako dobroci, pamiętajcie, że nie mamy w ogóle owocu Ducha Świętego, albo zepsuty owoc, brakujący, wybrakowany. Ta dobroć jest bardzo, bardzo ważna. W związku z tym zacząłem się zastanawiać, to jaka może być definicja dobroci? Na czym to ma polegać? W jaki sposób? I Państwo już wiedzą tę historię, bo już wcieliłem się na poprzednich wykładach, co wtedy robię. Sięgam do internetu i staram się wchodzić pierwsze na Wikipedię, żeby zobaczyć, jak oni tam definiują. Potem szukam w słowniku języka polskiego, jak słownik języka polskiego to definiuje. A potem tak krok po kroku szukam, gdziekolwiek mogę, może będę wreszcie wiedział, o co chodzi, kiedy mówimy słowo dobroć. No bo wszyscy wiecie, co to dobroć, prawda? No to spróbujcie Państwo zdefiniować. Wielki słownik języka polskiego określa to w taki sposób. Dobro, czyli greckie agaton, a łacińskie bonum, jest to określenie abstrakcyjnego bytu. Jak to przeczytałem, to pomyślałem sobie, co za metoda i co za sposób unikania odpowiedzenia, że jest to określenie Boga. Wiecie Państwo, że jeśli dzisiaj niektóre osoby słyszą słowo Bóg, dostają drgawek, ale w momencie, kiedy powiedzą to abstrakcyjny byt, to wiadomo, że nie wiadomo, o co chodzi, w związku z tym możemy się posługiwać swobodnie. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie potrafię tego zrozumieć, ale większość ludzi dzisiaj ucieka daleko od jakichkolwiek biblijnych określeń i biblijnych słów. No więc pomyślcie, dobro to określenie abstrakcyjnego bytu, stanu własności rzeczy, to jest normalne, to jest to moje dobro, prawda, które mam, lub rzeczy wartość tę posiadającej. Czyli mówimy, że dana rzecz ma taką, a taką wartość. Wartości pozytywnej, zachowania, postawy lub celów, które są pożądane, godne zabiegów i wyboru z jakiegoś powodu lub też dlatego, że są cenne same w sobie. Długa definicja, ładna definicja, całkiem prawdziwa, poza tym jednym brakiem, o którym powiedziałem. I teraz możemy zrobić krok dalej i pomyśleć, jak to dobro określić. Popatrzcie, mam tutaj aż cztery jeszcze różne rzeczy, które znalazłem w literaturze, w różnych książkach. Pierwsza, dobro to to, co oceniane jest jako pożyteczne, wartościowe, zgodne z nakazami etyki. Po drugie, dobro to jest czyjaś dobroć. No tak, to jest całkiem logiczne, że tak bywa. Dobro to jest także pomyślność, pożytek, majątek. I dobro to jest całkowite przeciwieństwo zła. Czy tak rzeczywiście jest? To jest bardzo ciekawe, ale w taki sposób się mówi. Dobro nie jest, może inaczej, zło nie jest samo w sobie czymś, tylko zło jest przeciwieństwem dobra. To mi się nawet spodobało. Znalazłem jeszcze inną definicję.
ta brzmiała tak. Jedno z podstawowych, pierwotnych pojęć etycznych utożsamiane z pojęciem bytu, moralności. W moralności dobro określa poprawność, zgodność z normami moralnymi, czynów i zachowań człowieka. Tak więc już dużo wiemy na temat dobra, czym ono jest. Faktycznie, czego nie wiemy bardzo często, to to, że dobro zaczęło się gdzieś mniej więcej, rozmowa na temat dobra zaczęła się w ludzkiej myśli, w filozofii, zaczęła się mniej więcej w wieku V przed naszą erą. Była to Grecja, kiedy mamy do czynienia z Sokratesem. Ten wielki grecki filozof, żyjący, jak Państwo tam widzą, podałem specjalnie te daty, abyśmy go umiejscowili jakoś w czasie, jako pierwszy w filozofii starożytnej wyróżnił dobro. Twierdził, że tylko to, co dobre, jest naprawdę pożyteczne. Dla niego, dla Sokratesa, dobrem była cnota, jak to nazywał, która jest tylko jedna, ponieważ każda cnota jest wiedzą. No, tutaj wkraczamy już na terytorium dość mocno filozoficzne. Zdobywając wiedzę, osiągamy dobro, a z nim pożytek i szczęście. To była teoria Sokratesa. Ale Sokrates miał bardzo zdolnego, utalentowanego ucznia, którego znamy także z nazwiska, że był to Platon. Platon jest trochę młodszy od Sokratesa, ale Platon wziął od Sokratesa te pierwsze myśli, że wszystko zaczęło się właśnie wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z Sokratesem, to wszystko tam się zaczęło, więc teraz Platon kontynuuje. I proszę zwrócić uwagę, co napisałem. Widział w idei dobra całą istotę istnienia. Uważał, że dobro jest pierwszą zasadą, według której powstał świat i jest ostatecznym celem, do którego świat dąży. Bardzo ładnie to sformułowane i w tym momencie już mamy troszkę większe światło. Ale oczywiście wiecie, że jeszcze Platon też miał swojego ucznia i to był Arystoteles, kolejny wielki filozof grecki. Jest znacznie młodszy, jest przecież żyje troszeczkę wcześniej, mamy do czynienia już tylko z IV wiekiem i Arystoteles twierdził, że natura dobra znajduje się nie przez abstrakcyjne myślenie, lecz przez ustalenie tego, jakie ludzie stawiają sobie cele, twierdził, że dobro jest celem wszystkich dążeń. No tyle filozofia grecka. Możemy dyskutować, możemy zastanawiać się, na ile zgadzamy się z tymi poglądami, lecz nie, chociaż wydaje mi się, że mamy do czynienia tutaj z bardzo wieloma fantastycznymi rzeczami i niezwykle potrzebnymi nam w dzisiejszym rozumieniu dobra. Ale pojawia się jeszcze inna koncepcja w pewnym momencie. Nazywają ją dzisiaj uczeni chrześcijańskim poglądem na dobro. Zatem ten judeochrześcijański pogląd na dobro odwołuje się do Boga jako absolutu i stwórcy. Bóg jest ostatecznym autorytetem, a dobro jest stanem rzeczy, którego Bóg pragnie. Tak było po stworzeniu wszechświata, przed upadkiem, czyli grzechem pierwszych ludzi. Od tego czasu na świecie mamy do czynienia z zakłóceniem porządku Bożego, a więc ze złem, które rozumiane jest jako brak dobra, a nie jako jego przeciwieństwo. To jest bardzo istotne. Zatem zaczynamy zupełnie inaczej patrzeć na dobro, jest to znacznie bogatsze. No dobrze, skoro już zatem trochę więcej wiemy, czym jest dobro i skoro jest ono warunkiem sine qua non, nieodzownym, koniecznym w naszym życiu, do którego powinniśmy sięgać, to pamiętajmy, a szczególnie jako chrześcijanie powinniśmy sięgać, musimy się bardzo uważnie przyjrzeć temu, co Pismo Święte mówi na temat dobra. A powiem Państwu, że mówi dość dużo, chociaż równocześnie dość zwięźle. Określa tylko, co tam ma być i kiedy ma być. A jako, że system dzisiejszego myślenia to jest przekora, zauważyliście, ja też jestem przekorny bardzo. W związku z tym, kiedy myślałem o dobru, to wpadłem na pomysł, że w takim razie powiem troszeczkę inaczej. Powiem o odejściu od dobra. Powiem o tym, co jest błędem. O jakichś skrzywieniach, które istnieją dzisiaj w myśli ludzkiej. I oczywiście o tym, w jaki sposób możemy się pozbyć owych skrzywień. Czasami warto mówić na odwrót, prawda?
Zauważyliście coś takiego? Jeżeli definiujemy tylko coś takiego pięknego i cały czas mówimy tylko o tym, w tym momencie, drodzy Państwo, no, pokiwamy głową, ale jeżeli sięgniemy do przeciwieństwa, no to w tym momencie zaczynamy się głęboko zastanawiać to, jak jest z tym dobrem w naszym życiu, jak to jest. Tak więc, co nazywamy skrzywieniem? To nie jest żadna moja koncepcja. Znalazłem tekst biblijny, który jednoznacznie mi o tym mówi. I chciałbym was zaprosić teraz do Księgi Psalmów. W Księdze Psalmów, w 18 psalmie albo 18 rozdziale psalmów, znajdziemy dwa teksty bardzo interesujące. One mnie bardzo ujęły. Posłuchajcie, co tam jest napisane. Dobrego i ty darzysz dobrocią. Z człowiekiem rzetelnym postępujesz rzetelnie. Czystemu objawiasz swą czystość. Ale przemyślny jesteś wobec przewrotnego. I to końcówka mnie ściągnęła moją uwagę. Jest to bardzo ciekawe. Przyjrzyjmy się temu tekstowi, póki mamy go na ekranie cały czas bardzo uważnie. Pierwsza rzecz, która się pojawia. Bóg obdarowuje nas dobrocią, prawda? Dobrego i ty darzysz dobrocią. Zatem nie szukajmy źródła dobroci gdziekolwiek indziej, jak tylko u samego Boga. Druga rzecz, którą zauważymy, to patrzę na ten tekst tak, że u mnie w komputerze tutaj to tłumaczy, dlaczego Bóg z człowiekiem rzetelnym postępuje rzetelnie. No bo skoro On sam obdarowuje nas dobrocią, no to w związku z tym dzięki tej dobroci ja zaczynam postępować rzetelnie, czyli dobrze, inaczej mówiąc. W takim razie Bóg też mnie dobrze traktuje i tak ze mną postępuje. Ale to nie wszystko. Tu jest trzeci element w tym tekście zawarty i to jest bardzo ważne. Bóg czystemu objawia swą czystość. Wiecie, kiedy mówimy o czystości, to bym wam powiedział, że ja to określam, że jest to takie dobro na talerzu od razu. Wszystko, co może być najlepsze, to otrzymujemy od Boga. Więc jeśli jesteśmy czystymi, Bóg nas objawia nam swoją czystość. Ale jest ta czwarta rzecz na samym końcu. Ale przemyślny jesteś wobec przewrotnego. Popatrzyłem sobie do innych przekładów Pisma Świętego i zauważyłem, że na przykład Nowa Biblia Gdańska oddaje tę końcówkę z przewrotnym walczysz. Ciekawe. Zauważyłem, że Biblia w tłumaczeniu Piotra Zaręby mówi z przewrotnym postępujesz nieprzewidywalnie. Coś niesamowitego. Czy w końcu Biblia Tysiąclecia, ten bardzo znany przekład w Polsce, wobec przewrotnego jesteś przebiegły. A, to w tym momencie zaczynam docierać do tego, co chciałem wam powiedzieć. O tym przeciwieństwie. Dlatego, że łatwiej nam będzie pojąć to skrzywienie, na czym ono polega w naszym życiu. Zatem popatrzmy, moi drodzy. Człowiek skrzywiony ma skrzywiony obraz Boga. Jeśli Bóg jest tym, który obdarowuje każdego człowieka dobrocią, jeśli Bóg jest tym, który dobrze traktuje tego, który przyjmuje od Niego dobroć, no to mamy skrzywiony obraz Boga, jeżeli nie realizujemy tej dobroci w taki sposób, jak powinna być. Dam wam przykłady. Czy człowiek, który nie potrafi przebaczać, może zgłębiać cudowny obraz przebaczającego Boga? Nie. Jeśli my nie potrafimy przebaczać, w takim razie nie rozumiemy, że Bóg przebacza. Chociażbyśmy chcieli. Mamy pierwszą rzecz. Popatrzcie na drugą. Czy człowiek, który nienawidzi swojego brata, może znać miłość Bożą? Niemożliwe. Jeżeli nie potrafimy miłować innego człowieka, tylko potrafimy stać nas na to, aby go nienawidzieć, automatycznie tracimy całą dobroć, ale zupełnie mam skrzywiony obraz Boga. Czy człowiek twardy może w jakimkolwiek stopniu rozumieć miłosierdzie Boże? Też niemożliwe. Wiecie, są ludzie tacy, którzy żyją tak odtąd dotąd, tak po wojskowemu, chciałoby się powiedzieć. Taki jest rozkaz, tak ma być i nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Jeżeli tak to ma być, no to jak ja mogę mówić, że Bóg jest tak miłosierny względem mnie, że wychodzi mi naprzeciw? Popatrzcie jeszcze na coś. Czy człowiek dumny potrafi zrozumieć uniżenie Jezusa Chrystusa? Nigdy. To jest to skrzywienie. Człowiek skrzywiony ma skrzywiony obraz Pana Boga. Popatrzmy dalej. Takie skrzywienie charakteryzuje silny upór. Na pewno jesteście przekonani o tym, że taki człowiek, który tak żyje, w taki sposób,
To jest człowiek uparty, który tkwi w tym swoim zdaniu i trudno go ruszyć z tego miejsca. W ogóle nie ma szans, żeby do niego dotrzeć. On wszystko lepiej wie. Uparty. Ma ogromne tendencje, tendencyjność pewną w działaniach, w słowach, które wypowiada. I to jest także bardzo charakterystyczne. Ale taka jest nasza natura. Nazywamy ją grzeszną naturą. I to jest cały nasz problem. I prawdopodobnie jest to jeden z powodów, dla których nasza świętość czy wzrastanie w łasce jest tak powolne. Niby chcemy być świętymi. Niby chcemy być dobrymi ludźmi. Nie wychodzi. Nasz upór, nas to skrzywienie, jak to określiłem, jest czymś, co w jakimś stopniu gubi nas i to bardzo mocno. Ale popatrzmy teraz na kolejną rzecz. To mamy obraz Boży, obraz Jezusa Chrystusa, który jest cudownie cierpliwy względem nas wszystkich. To jest niesamowite. Doświadczyliście tego? Jezus, którego ranimy swoim zachowaniem, którego ranimy swoimi głupimi decyzjami, wciąż czeka i jest gotów nam wszystko wybaczyć. Chce nas przyjąć do siebie, objąć nas, a to takie ważne. Dobre dzieło, jakie Chrystus w nas rozpoczął, On dokończy na pewno. Apostoł Paweł z dumą o tym pisze w swoich listach, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, dokończy je, doprowadzi je do końca. To jest bardzo ważne. To jest dobra nadzieja. To jest dobre, pozytywne myślenie. Nowa jest znacznie większa wizja naszego Boga. Może zmienić absolutnie wszystko. Ona się staje właśnie przeciwieństwem tego skrzywienia. Przeciwieństwem naszej przewrotności. I o tym powinniśmy pamiętać. Tak więc podsumowując to, co w 18 psalmie czytaliśmy, gdzie było powiedziane, czystemu objawiasz swą czystość. Dla mnie jest to jakby echo, jakby powtórzenie tych słów Jezusa, które powiedział kiedyś w kazaniu na górze. To kazanie na górze jest tak piękne. Tak a propos, wiecie Państwo, de facto kazanie na górze, można by powiedzieć, znajduje się w całej Ewangelii wszędzie. Ale Ewangelista Mateusz, który pisze drugą z kolei Ewangelię, dlatego że pierwsza Ewangelia powstała spod pióra Marka. Marek nie był apostołem. Marek pisał pierwszy Ewangelię. Mateusz już ją poznał w całości, korzysta z niej w całości, ale ponieważ Mateusz był apostołem, w związku z tym wie z autopsji wiele rzeczy, znaje bardzo dobrze. W związku z tym Mateusz koncentruje się nie tylko na tych cudach i wydarzeniach z życia Jezusa, ale w swojej Ewangelii uzupełnia je o naukę Jezusa. Jest to coś fantastycznego i to właśnie chciałem teraz podkreślić, dlatego że Mateusz właśnie umieścił w swojej Ewangelii aż 5 mów Jezusa Chrystusa. Pierwsza z nich to owo kazanie na górze, które czytamy w Ewangelii Mateusza od 5 aż po 7 rozdział. I tam w 5 rozdziale znajdują się te cudowne słowa: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Żyjmy życiem czystym. Ono bezsprzecznie zadowoli Boga. A sądzę, że nam na tym zależy, prawda? Chcemy utrzymywać dobre relacje z naszym Bogiem, o czym za chwilę jeszcze powiem więcej, ale jeśli tak, no to żyjmy czystym życiem, bo to czyste życie, według tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, jest życiem dobroci. No i znowu bardzo ważny tekst. Tym razem chcę was zaprosić do listu apostoła Pawła do Tesaloniczan. A propos listu do Tesaloniczan, czasami warto się zapoznać, dlaczego Paweł pisze taki list i gdzie była Tesalonika, co się działo w Tesalonice. Tesalonika była na trasie słynnej drogi rzymskiej, która prowadziła z Rzymu aż do prowincji wschodnich. Ta bita droga. Wiecie, znacie wszyscy to dobre powiedzenie, które było kiedyś, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Ono się bierze nie z Kościołem katolickim, najmniejszego związku nie ma. Ona ma tylko związek z jedną rzeczą, że Rzymianie wybudowali bite drogi, po których wędrowali ze swoimi legionami w różnych kierunkach Europy, na północ, na wschód, na zachód. Wszędzie starali się zdobywać i podporządkowywać i budować swoją cywilizację. I właśnie Tesalonika znajdowała się na tym
północnym wybrzeżu Grecji, tamten przesmyk nad Morzem Egejskim, tam była. Dzisiaj znajduje się tam miasto Saloniki. Kiedyś nazywało się to Tesalonika. Tak więc do Tesaloniki Paweł pisze list. Powiem Państwu dlaczego. Ponieważ było to na drodze rzymskiej, legiony rzymskie, które przechodziły tamtędy, często zatrzymywały się w tym mieście. I z kogoż się mogli lepiej pośmiać, jak nie z chrześcijan? Jakaś dziwaczna nowa religia. Łączono ją zawsze z żydostwem. W związku z tym starano się wszystko zrobić, żeby ich prześladować i niszczyć. Biedni członkowie kościoła w Tesalonice bali się każdego dnia, cierpieli ogromnie. Wielu z nich ginęło z tego powodu. W związku z tym apostoł Paweł chce ich pocieszyć i pisze list. Ale chce ich podbudować i pisze o czymś niesamowitym. Popatrzcie zatem na ten bardzo ważny tekst czwartego rozdziału. Czwarty rozdział tylko dzisiaj będzie przedmiotem naszego rozważania. Bracia, w końcu pomyślmy, prosimy was i zaklinamy w Panu Jezusie, abyście tak postępowali Bogu się podobając, jak was pouczaliśmy. Tak więc postępujcie, a będziecie wzrastali w doskonałości. To jest to, co powiedziałem. Ta czystość to jest dobro na talerzu. To jest właśnie coś takiego. Mamy więc dobro w tym momencie, o którym apostoł mówi, aby postępowali Bogu się podobając. Wydaje mi się, że odpowiedź na to wyzwanie jest bardzo prosta. Chodziło o ich postępowanie. Jak w takich sytuacjach, trudnych sytuacjach, mają postąpić jako chrześcijanie? Jak mają się w tym wszystkim odnaleźć? Chciałbym teraz zapoznać was z fragmentem Biblii, z listem apostoła Pawła do Tesaloniczan, rozdziałem czwartym. O tak, bardzo bym prosił, aby Biblie trafiły teraz do waszych rąk. I drodzy Państwo, jeżeli te Biblie trafią do waszych rąk, a pewnie często dostajecie dokładnie ten sam egzemplarz, chciałbym wam dzisiaj zdradzić jedną rzecz. Postanowiliśmy dzisiaj, aby zrobić wam pewien mały prezent. Jeśli chcecie korzystać dalej z tych Biblii, to dzisiaj nie będziecie musieli na koniec spotkania je odkładać. Możecie je zatrzymać. Możecie, ale przynieście je jutro ze sobą, bo to będzie bardzo ważne. Tak więc zatrzymać nie na tej zasadzie, że schowacie gdzieś głęboko w domu, ale możecie z tego korzystać. A wy teraz, drodzy Państwo, bardzo was proszę, sięgnijcie do Biblii na stronę 1015. Strona 1015. Tam znajdziecie Państwo na tej stronie czwarty rozdział. I chciałbym, abyśmy z tego czwartego rozdziału przeczytali od 3 do 10 wersetu. Nie ma tego na ekranie, zatem musicie skupić się tylko na tym, co mamy napisane tutaj. Macie już otwarte, strona 1015. Strony są bardzo cienkie, dlatego ciężko się otwiera, ale już macie. Wiecie Państwo, że ze względu na wartość tego słowa używa się do drukowania Biblii specjalnego papieru. I u drukarzy fachowo nazywa się to papier biblijny. Tak to nazywają. Bez względu na to, czy są wierzącymi, czy nie. Po prostu mówią, że jest to papier biblijny. Trwały, mocny, ale bardzo cienki. Strona 1015, czwarty rozdział. Zaczynamy czytać od 3 wersetu. Bo to jest wolą Bożą, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał swoim naczyniem władać w świętości i w poszanowaniu. Nie w namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. I aby nikt nie uciskał i nie oszukiwał swego brata w żadnej sprawie, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam przedtem opowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Bo nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Kto więc to odrzuca, nie odrzuca człowieka, ale Boga, który nam też dał swego ducha. A o miłości braterskiej nie trzeba wam pisać, bo wy sami jesteście przez Boga nauczeni, abyście miłowali jedni drugich, co też czynicie wobec wszystkich braci, którzy są w całej Macedonii. Ale zachęcamy was, bracia, abyście tym więcej obfitowali. Niesamowite słowa, prawda? Chciałbym, żebyśmy to sobie teraz podsumowali, co przeczytaliśmy. Mamy postępować w osobistej czystości. I popatrzcie, drodzy Państwo, wiersz 3. Co nam mówił?
Mówił o naszym nowym uświęceniu. Mamy szczególnie być uświęconymi ludźmi. Wiersz trzeci w drugiej części mówił, że mamy się powstrzymywać od wszelkiego wszeteczeństwa. O, pewnie myślicie teraz, co to jest to wszeteczeństwo. Wszystko to, co jest absolutnie złe i niemoralne. Już tak ogólnie mówiąc, nie będziemy definiowali inaczej. Dlaczego coś takiego? Zresztą wyobraźcie sobie te legiony, wojsko rzymskie, które przechodzi przez Tesalonikę. Czegoż oni oczekują wtedy? Łapać kobiety tylko po to, żeby je gwałcić. Tak to jest często z żołnierzami. Zresztą to zostaje to samo i w dzisiejszych dniach. Słyszymy wiadomości nawet z Ukrainy, co robili żołnierze rosyjscy. To samo. Szukali kobiet po to, żeby je gwałcić, a potem najwyżej zastrzelili albo wygonili gdzieś. Straszne. Apostoł Paweł pisze do nich, aby się powstrzymywali od wszeteczeństwa. W czwartym wersecie mówi o tym, aby utrzymywali swoje ciała w czystości i w poszanowaniu. W piątym wersecie mówi, żeby byli bez żądzy, jak u pogan, co Boga nie znają. W szóstym wersecie mówi, bez oszukiwania innych ludzi. W siódmym wersecie mówi, Bóg nie powołał nas do nieczystości, ale do uświęcenia. W ósmym wersecie apostoł Paweł jeszcze dodał, kto to wszystko odrzuca, nie odrzuca człowieka, ale Boga. Rozumiecie? Dlaczego Paweł coś takiego mówi? Dlaczego w taki sposób odzywa się do tych ludzi? Żeby ich ustrzec i uświadomić, żeby ich życie było życiem w czystości. O tym dzisiaj mówimy, a my mamy czekać, oczekiwać z czystością. Zatem sięgnijmy troszkę dalej. Mamy kolejny element. Postępujmy w miłości braterskiej. To bardzo ciekawe, co tutaj się znajduje, moi drodzy, dlatego że na ten temat znajdujemy teksty, które... Teraz popatrzcie, pokażę je na ekranie, dlatego że sięgnąłem troszeczkę do innego przykładu. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie wobec wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali. Czytaliśmy przed chwilą te teksty. Tutaj przeczytałem wam w innym przekładzie, bardzo pięknym. A więc mamy wyraźne polecenie, abyśmy koniecznie postępowali w miłości braterskiej. Ale chodźmy o krok dalej. Popatrzcie, powinniśmy, jak pisze Paweł, właśnie w tym rozdziale postępować także uczciwie pracując. Prawdopodobnie w pierwszym wieku naszej ery też ludzie byli tacy, co to mieli tak troszkę wykręcone ręce do pracy. Znaczy kombinowali, jak pracować, żeby nie pracować, żeby się nie zmęczyć, a jednak zarobić. Paweł napomina ich, macie uczciwie pracować. Wiecie, jaki tekst o tym mówi? 11 i 12. Popatrzcie na te teksty. I gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Jakie praktyczne rady, jakich rad udziela. Na tym polega, moi drodzy, cała dobroć, o której mówimy, ale to jeszcze nie jest wszystko. Robimy krok dalej. Ten krok dalej jest napisany, postępujmy z cichą nadzieją. I teraz chciałbym, żebyście wzięli z powrotem swoje Biblię. Mam nadzieję, widzę, że nie zamknęliście ich jeszcze. To bardzo dobrze. Moi drodzy, teraz począwszy od 13 wersetu, apostoł do samego końca mówi coś niesamowitego. Powiedziałem wam wcześniej, i to jest niezwykle istotne, powiedziałem wam, drodzy, wcześniej, że Tesalonika była zbór w Tesalonice był prześladowany. Ludzie nawet ginęli. Po takich radach, które przed chwileczką przeczytaliśmy, na czym polegać ma cała dobroć chrześcijańska, apostoł Paweł zdecydował się, że musi ich pocieszyć. Bo ci ludzie się martwili, no a ci, co zginęli, to co? Opłakiwali ich. I posłuchajcie jednego z najpiękniejszych fragmentów listu. 13 werset, strona 1016. A nie chcecie, bracia, nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli o tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Bo jak wierzymy, że Jezus umarł i z martwych wstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z Nim.
A to wam mówimy słowem Pana, że my, którzy żywi, pozostaniemy do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na wezwanie, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba i zmarli w Chrystusie powstaną najpierw. Potem my, żywi, którzy pozostaniemy razem z nimi, zostaniemy porwani w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie jedni drugich tymi słowy. Ależ piękny fragment. Zdradzę Państwu, że kiedykolwiek, a także jest to moją rolą, prowadzę pogrzeb, wtedy czytam ten fragment prawie zawsze. I cieszę się. Powiecie, na pogrzebie się cieszyć? O pewnie, że tak. Mówiąc o zmartwychwstaniu, mówiąc o ludziach, którzy żyli czystym życiem, którzy odeszli, ale teraz możemy oczekiwać, że Chrystus wkrótce powróci. To będzie cudowne. Na głos Archanioła powstaną ze swoich grobów. Prawda o zmartwychwstaniu jest niezwykle ważna, o czym zresztą wspominaliśmy już tutaj wcześniej. To jest właśnie to. Jezus przyjdzie i zabierze tych, którzy żyli czystym życiem. Zabierze ich do siebie. Zabierze ich po to, aby byli z Nim, aby mogli całą wieczność z Nim spędzić. Napisałem tutaj już nie tekst, ale wniosek, podsumowanie tego. To nadzieja opisana w wersetach 13-18 dotyczy nie tylko tych, którzy odeszli i oczekują zmartwychwstania, ale także nas, którzy możemy doczekać przyjścia Pana Jezusa żywo. Macie taką nadzieję? Pielęgnujecie taką nadzieję? Ktoś mi kiedyś powiedział, przecież my idziemy od razu do nieba po śmierci, to po co nadzieja? Po co zmartwychwstanie? To już zostawmy, to nie temat dzisiejszego spotkania. Jeżeli mamy postępować zatem tak, jak apostoł Paweł pisze do Tesaloniczan, to powstaje bardzo proste pytanie. Skąd wziąć siły do takiego postępowania? Dobrze się mówi, należałoby powiedzieć do apostoła Pawła. Dobrze się pisze takie słowa. Tak a propos, on żył tak, jak pisał. Czy my żyjemy tak, jak czytamy? Jedyna odpowiedź na takie pytanie, skąd wziąć, brzmi od Boga. Pan Bóg niczego nie oczekuje, czego sam nie jest w stanie nam ofiarować. Pan Bóg nigdy nie oskarża nas za coś, czego nie wiedzieliśmy. Ale od momentu, kiedy wiemy, oskarża i oczekuje wierności. Pan Bóg nigdy nie karze za to, gdy coś człowiek popełnił, zupełnie nie będąc świadomym, że tego nie wolno. Ale Słowo Boże mówi równocześnie, że przy końcu, tuż przed powrotem Jezusa, wszyscy będą wiedzieli. To znaczy, nie będzie nikogo, kto mógłby mieć wymówkę. Czy zdajecie sobie sprawę, moi drodzy, że dzisiaj chrześcijaństwo ma pewne odmiany, które powodują, że sięga po religię wschodu? Często nazywamy to w różnoraki sposób, określamy to różnie. Pytałem takich ludzi, którzy zaczęli mantrować, którzy siedzą, sięgają, ćwiczą jogę. Pytałem, dlaczego to robicie? No bo my potrzebujemy medytacji. A ja sądzę, że zapomnieli ci ludzie o tym, że chrześcijaństwo też jest religią wschodu. I chrześcijaństwo ma czas na medytację. Bóg zaplanował dla chrześcijan także czas, w którym będziemy mogli spokojnie usiąść i pomyśleć. Jeżeli sięgniecie pamięcią wstecz o niecały tydzień do naszego niedzielnego spotkania, to przypominacie sobie Państwo na pewno, że podzieliłem się z Wami treścią 10 Bożych przykazań. To bardzo istotne. Niektórzy chcą ich mieć znacznie więcej, mówią, że jest ich faktycznie nie 10, tylko 613, przepraszam. Inni z kolei mówią, że już nie ma żadnego przykazania, jest tylko miłość, która pozostała. Wiecie, jakbyśmy tylko wszystko sprowadzili do słowa miłość i nie kierowali się miłością, mając pewne zasady, czyli przykazania, mając pewne wytyczne, czyli to, co Bóg nam także daje w Słowie,
To, o czym my mówimy. Oto powód, dla którego dzisiejszy świat, który niby mówi o miłości, mówi, że tam wierzy Pan w to? Już nie ma czegoś takiego jak miłość. Chciałbym was zaprosić teraz jeszcze do jednego tekstu. Proszę, otwórzcie swoje Pismo Święte, które macie w tej chwili. O, jak się cieszę, że mogę już mówić teraz swoje Pismo Święte. Otwórzcie je na stronie 74. 74 strona to jeszcze Księga Wyjścia, druga księga Pisma Świętego. Księga, która opowiada, jak Izrael wyszedł z Egiptu, dlatego nazywa się Księgą Wyjścia, albo jest to tak zwana druga księga Mojżeszowa. 74 strona i tam, drodzy Państwo, znajdziecie dokładnie treść dekalogu. Nie będziemy czytali całego dekalogu. Ale chcę, abyśmy dzisiaj przeczytali tylko jedno przykazanie, które dość bardzo lekko potraktowałem w niedzielę, przechodząc nad nim. Zrobiłem to świadomie, dlatego że wiedziałem, że dzisiaj chcę Państwu o tym trochę więcej powiedzieć. Popatrzcie zatem, bo przykazanie czwarte rozpoczyna się od 8 wersetu. 74 strona, werset 8. Popatrzcie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszystkie twoje prace. Ale dzień 7 jest szabatem Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ty i syn twój, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służebnica, i twoje bydło, i twój gość, który jest w twoich bramach. Bo w ciągu 6 dni stworzył Pan niebo i ziemię, morze i cokolwiek z nich jest. I odpoczął 7 dnia, dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i poświęcił go. Piękne, prawda? Wiecie Państwo, co cenię sobie niezwykle u Pana Boga? Że nie mam ani jednego polecenia Bożego, którego mógłbym nie rozumieć. Ktoś kiedyś w dyskusji powiedział mi, ach, to jest to przykazanie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Powiedziałem, no mniej więcej. Bo niech mi Państwo powiedzą, co to znaczy dzień święty? Przykazanie nie mówi. Co to znaczy święcić? Przykazanie nie mówi. W takim razie, o czym mam pamiętać? W jaki sposób? Wróćmy jeszcze do tego przykazania, które tutaj mam. Popatrzcie, Bóg, kiedy przekazuje polecenie, o którym wie, że ludzie zapomną, zaczyna jedyne przykazanie od słowa pamiętaj. To niesamowite. No Bóg jest wszechwiedzący. Ktoś mi powiedział, to nie mógł Pan Bóg tak to urządzić, w taki sposób, żeby ludzie nie zapomnieli? Mógł, oczywiście, że mógł. Z tym, że Pan Bóg nie chciał mieć automatów ani robotów. Obdarował każdego z nas wolną wolą. I każdy z nas może zdecydować, będę pamiętał lub świadomie zapomnę i będę udawał, że nic o tym nie wiem. My mamy wolę wolną, a zatem możemy decydować o tym. Pan Bóg mówi, pamiętaj. I teraz mówi o dniu szabatu, aby go święcić. Pierwsze pytanie, które się pojawia w moich myślach, a cóż to jest za dzień? Szabat. Pan Bóg zatem podpowiada mi. Zaczyna od tego, aby zdefiniować, co to znaczy święcić. Nie będziesz, 6 dni będziesz pracował? Aha, a potem jest szabat. Już wszystko wiemy. W takim razie szabat to jest 7 dzień tygodnia. To jest jasne, wynika z przykazania. Zgadzacie się ze mną? Przytakujecie, nie wszyscy przytakują. No to muszę wyjaśnić jeszcze bardzo wyraźnie. Pamiętajcie, jeżeli Bóg mówi, że 6 dni będziesz pracował, a 7 dnia będzie szabat, no to w takim razie, którym dniem jest szabat? 7. To jest oczywiste. Jeszcze nie wiemy, który to jest dzień, no ale to już jest inna sprawa. Zaraz będziemy mówić dalej. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszystkie twoje prace, ale dzień 7 jest szabatem Pana. Ho! To znaczy, że Pan Bóg dzieli się swoim dniem ze mną. Tu nie jest napisane, a dzień 7 jest szabatem twoim, chociaż są teksty biblijne, które mówią, że to są wasze szabaty, ale to jest szabat Pana. Bóg zaprasza mnie do tego, aby z Nim być. Lubię określenie, które jest może dosyć dziwne.
Pan Bóg chce spędzić ze mną czas, a ponieważ On mnie kocha, w związku z tym chce ze mną spędzić czas i mówi, zapraszam Cię na randkę. Nie pasuje to do Pana Boga? Ja Wam powiem, Pan Bóg mówi, że ja jestem oblubieńcem, a Wy jesteście oblubienicą. Inaczej, ja jestem Panem Młodym, a Wy jesteście Panną Młodą. No to co się robi z Panną Młodą, jak nie chodzi na randkę? Pan Bóg mówi, że chce z nami być tak blisko, w tak intymnej łączności, abyśmy poczuli, że to jest Jego szabat i dzięki temu, że nas zaprosił, to jest także nasz szabat. Do tego wszystkiego wyraźnie artykułuje. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Ty, twój syn, twoja córka, twój sługa i wiecie co tam dalej. Twoja służąca, twoje bydło, twój gość, który jest w twoich bramach. Zabrakło wam kogoś? Ja zauważyłem, że kogo tu nie ma na tej liście. Ty, syn, córka, sługa, służebnica, gość, jeszcze do tego bydło, wszystkie zwierzęta, wszyscy odpoczywają. Żony nie ma. Ale wiecie dlaczego? To nie znaczy, że żona ma pracować tego dnia, tylko dlatego, że żona zawsze przypisana była jako jedno ciało do męża. W tamtej kulturze Bliskiego Wschodu jest to tak ewidentne, tak normalne, że nikt o tym nie zapomina. To nie znaczy, że zapomnieliśmy o żonie, to znaczy, że jak mówię, że ty, no to znaczy, że żona też odpoczywa. I teraz Pan Bóg wyjaśnia, dlaczego mam to robić, zapytacie. Dlatego, że ja w ciągu 6 dni stworzyłem niebo, ziemię, morze i cokolwiek w nich jest, odpocząłem tego dnia, dlatego pobłogosławiłem sabat i poświęciłem go. Rozumiecie, co to znaczy pobłogosławić? Trudno zdefiniować, prawda? Musicie mi wybaczyć, dlatego że wciąż posługuję się czymś, co trudne do zdefiniowania. Dzisiaj mówimy o dobroci i chcę wam powiedzieć, że to jest Boży sposób Jego dobroci, aby nas wciągnąć w tę dobroć. Bóg mówi, ja chcę, żebyś święcił ten dzień, dlatego że ja jestem Stworzycielem. I jeżeli mnie uczcisz tego dnia, to znaczy, że uznasz, że jestem Stworzycielem. W związku z tym wtedy będziemy razem. Co więcej, Bóg mówi, że w związku z tym, że stworzyłem, to odpocząłem tego dnia, więc ty też odpoczywaj. To poświęciłem ten dzień, więc chcę, żebyś ty go też poświęcił i pobłogosławiłem ten dzień. Wyjaśnimy to. Odpoczynku nie musimy wyjaśniać, bo wiadomo, czym jest odpoczynek. Ale poświęcenie to nic innego, jak oddzielenie do czegoś, do jakiegoś innego celu. Mawiam często, że jest to oddzielenie do świętego użytkowania. Wiecie, pomieszczenie, w jakim znajdujemy się, jest pomieszczeniem, w którym spotyka się Kościół. Słowo Kościół oznacza wiernych ludzi, którzy przychodzą. Ono zostało poświęcone temu celowi. Na tej zasadzie Bóg poświęcił ten dzień i powiedział, ten dzień jest oddzielony od wszystkich innych. Pewnie, nie muszę pracować, nie muszę nic zrobić, mogę tylko wielbić mojego Boga, rozmawiać z Nim, flirtować z Panem Bogiem. To jest to, to jeszcze nie jest wszystko. Bóg pobłogosławił. Faktycznie trudno nam określić, co to znaczy błogosławić. Po ludzku to dobrze życzyć, nic więcej. Ale po Bożemu to jest znacznie więcej. To jest przepiękne. Przypomina mi się czas, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, z niewoli egipskiej i kiedy wędrowali z tej niewoli, wędrowali w kierunku ziemi obiecanej, jak było to określone wtedy. I Izraelici, wędrując w taki sposób, otrzymywali wszystko. Bóg powiedział, teraz 6 dni pracowaliście, 7 nie róbcie nic. No to co będziemy jeść? W piątek zbierzcie podwójnie mannę, którą zsyłałem. Często próbuję sobie zwizualizować całą tą scenę. Manna, jeśli zebrano jej więcej, psuła się i była pełna robactwa. Każdy Izraelita, a szczególnie wszystkie żony w Izraelu, wiedziały, że jak zbiorą za dużo, to jest to zepsute. Pan Bóg powiedział, macie zbierać tyle, ile potraficie zjeść. I nagle Pan Bóg im mówi, ale w piątek zbierzcie podwójnie. Macie problem. Albo wierzycie Bogu, co mówi, albo wiecie lepiej, bo przecież wiecie, co się dzieje z tym, jak jest tego więcej.
Pierwsza rzecz, jak się obudziły wszystkie żony w Izraelu w pierwszy szabat, który nastał. Wiecie, co zrobiły? Pędziły do swojej spiżarki po to, żeby popatrzeć, zepsuło się czy nie. Nie. Błogosławieństwo, powiedziały. To jest właśnie to. Chciałbym wam powiedzieć, drodzy, jak możecie mierzyć błogosławieństwo Bożego szabatu, ale to musicie sami doświadczyć. Ja tego wam nie jestem w stanie powiedzieć. Dlaczego zatem Pan Bóg powiedział, abyśmy pamiętali? O czym mamy pamiętać? Pamiętaj o dniu szabatu, abyś mógł spędzić czas ze mną. To jest to, co Bóg mówi. Ja na to czekam. Ja o tym marzę. Ja chcę być z tobą. Pamiętaj o dniu szabatu, abyś rozmawiał ze mną o sobie i o łączącej nas miłości. Bóg mówi, pamiętaj o dniu szabatu, abyś mógł mnie poznać, przekonać się, kim naprawdę jestem. Bóg mówi, pamiętaj o dniu szabatu, abyś poczuł i nauczył się, czym naprawdę jest miłość. Bóg mówi, pamiętaj o dniu szabatu, abyś mógł podziwiać całe moje stworzenie. Bóg mówi, pamiętaj o dniu szabatu, abyś stawiał mi pytania, a ja chętnie na nie odpowiem. I w końcu Bóg mówi, pamiętaj o dniu szabatu, abyś już teraz poczuł smak wieczności. To piękne, prawda? Tego Bóg ode mnie oczekuje. Nie bezmyślnego pilnowania przykazania. Muszę święcić szabat, no bo przykazanie mówi, że muszę. Nigdzie nie mówi, że muszę. Mówi tylko pamiętaj. Na ile kochacie Boga, aby to robić? Chciałbym z wami się podzielić, że od wielu lat moja pielgrzymka jako chrześcijanina jest pielgrzymką poprzez cotygodniowy szabat także. I jest to wspaniałe święto. Jest to cudowna społeczność z Nim, poczucie Jego obecności, poczucie tych wszystkich rzeczy, o których mamy pamiętać, które pokazałem wam. I tak się składa, drodzy Państwo, drodzy przyjaciele, że jutro jest szabat. Chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić. Muszę z wami się podzielić, że zostałem poproszony, abym jutro był na tym miejscu. I na tym miejscu, żebym przemawiał. To będzie o godzinie 11.30. Jeżeli przyjdziecie na 11.30, no nie tak punktualnie, troszeczkę wcześniej przyjdźcie, bo my będziemy już tu wcześniej, ale za długo byście musieli tutaj przebywać. Przyjdźcie na 11.30. Będę mówił, nie wiem, czy was to zainteresuje, mam nadzieję, czy można patrzeć w słońce. Ale o tym musicie jutro się dowiedzieć. Chciałbym was bardzo serdecznie na to zaprosić przed południem o godzinie 11.30. A na koniec ta dobroć wyraża się także w niesamowitej łagodności. W drugim liście do Tymoteusza apostoł Paweł napisał tak, a sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale ma być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania, zrównoważonym. Ależ słowa niesamowite. Sługa Pana powinien nie wdawać się w kłótnie, ale być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania i zrównoważonym. Popatrzmy na koniec na te trzy elementy. Po pierwsze, mamy być łagodni w trudnościach. Tak, to nie jest lubiane, bo nikt z nas nie lubi trudności. To jest zupełnie oczywiste. Ogólnie nie jest to wcale efektywne w pracy dla dobra ludzi. Mamy pokusę do działań zupełnie przeciwnych. Ja nie chcę trudności i sprawa załatwiona. Ale mam być łagodny wtedy. Nie chcę trudności, więc staję się nerwowy, zaczynam się dopominać czegoś innego. Bądźmy łagodni w trudnościach. Po drugie, gdy jesteśmy łagodni, to wiecie, co się dzieje wtedy z nami? I pojawia się moc do działania. Pojawia się moc, która czyni nas zupełnie innymi ludźmi. Jest to moc do rozwoju chrześcijańskiego. Jest to moc, która wnosi radość w nasze życie. Ona nas pociesza. Jest to moc, która prowadzi nas do służby dla Boga. I w końcu, gdy pojawia się łagodność,
wtedy jest ona zachętą i motywacją do działania dla Boga. Tego ważnego działania, bo jest to dla nas niezwykle, niezwykle potrzebne. Wspominałem już na naszych spotkaniach Jana Wesleya, wielkiego reformatora, który faktycznie stał się założycielem kościoła metodystów. Metodyści wybrali sobie taką nazwę ze względu na to, że założyciele zdecydowali się koniecznie mówić caluteńki czas o metodzie życia chrześcijańskiego. W jakimś sensie w czasie naszych spotkań staliśmy się metodystami, bo mówimy caluteńki czas o tym, jak żyć. Pamiętacie? Mamy oczekiwać z miłością, mamy oczekiwać z radością, mamy oczekiwać z pokojem, mamy oczekiwać z cierpliwością, mamy oczekiwać z wytrwałością, mamy oczekiwać z miłości, o miłości już powiedziałem, ale teraz mamy oczekiwać także z dobrocią. Mamy oczekiwać, jak będziemy mówili jutro, z wiernością. To bardzo ważne. Wesley powiedział niesamowite słowa. Na pewno wam się spodobają. Czyń wszelkie dobro, jakie potrafisz. Wszelkimi sposobami, jakie znaleźć potrafisz. Każdą drogą, jaką potrafisz. Na każdym miejscu, na jakim potrafisz. W każdej chwili, w jakiej potrafisz. Wszystkim ludziom, dla których potrafisz. I to tak długo, jak potrafisz. Uparty, prawda? Ale jakie to piękne. W jednym ze swoich kazań powiedział o tym tak wyraźnie, tak prosto, tak jednoznacznie. To jest to. Potraficie? Mamy oczekiwać z dobrem. A jeśli mamy oczekiwać z dobrem, moi drodzy, to sami nie zrobimy niczego, jeśli Jezusa nie będzie w naszym życiu. O, przypominam sobie, że już dwa razy na tym miejscu śpiewaliście, że należycie do Jezusa. Jeśli z pełnym zrozumieniem, ba, z większym zrozumieniem dzisiaj zaśpiewamy tę pieśń, to zakończymy to spotkanie w bardzo piękny sposób, podkreślając, że gdy należy do Jezusa, to On obdarowuje mnie dobrem, a wtedy, mając dobro, staje się dobrym i wszystko zmienia się w naszym życiu naprawdę. Zatem znacie melodię, znacie wszystko, więc możemy śpiewać. Mój Jezus mnie na wieki miłuje, tam gdzie On jest, tam swoje właśnie Jezus się zjawił. Radość mam, bo Jezus mnie zbawił. Chciejmy
skierować nasze myśli do Boga. Ukochany Boże, faktycznie za każdym razem, kiedy śpiewamy pieśń, modlimy się nią. Deklarujemy, że należymy do Ciebie, albo przynajmniej, że chcemy do Ciebie należeć. A przynależność do Ciebie, Panie, wiemy o tym dobrze, łączy się zawsze z posłuszeństwem, ze słuchaniem tego, co masz nam do powiedzenia i pójściem drogą, którą wytyczyłeś. Ukochany Boże, dziękujemy za to wszystko. A teraz, kiedy mamy przed sobą kolejny wieczór, kolejną noc, proszę, abyś był naszym stróżem, abyś zatroszczył się o nas, pobłogosławił nam. A kiedy obudzisz nas z rana, pozwól, Panie, poczuć jeszcze bardziej Twój święty szabat. A jeśli jest to tylko Twoją wolą, zgromadź nas na tym miejscu, tak jak jesteśmy teraz, może jeszcze nawet liczniej. Daj, Panie, żebyśmy wszyscy mogli, będąc tutaj, słuchać tak ważnej prawdy, bardzo praktycznej w naszym życiu. O to proszę i mocno ufam, że wysłuchasz naszą modlitwę, że nam będziesz błogosławił, prowadził nas na każdym kroku. O to prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.